Jo, jo, siemanko, witajcie wszyscy. Zapraszam was dzisiaj na nowy odcinek Jezus na kanapie. Na mojej kanapie dzisiaj nie po raz pierwszy, ale przed kamerami po raz pierwszy goszczę moją siostrę Asię. Cześć. I jej męża, mojego szwagra Sebastiana. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o małżeństwie, dlatego zaprosiłam ich razem. Pamiętam, że przyjechaliście z wyjazdu wakacyjnego, już jako narzeczeństwo, i wtedy po jakimś czasie dostrzegłam w was taką zmianę na plus. W sensie zaczęliście bardzo otwarcie mówić o Panu Bogu, a ostatnie 3 miesiące przed ślubem to było po prostu jakieś istne... Jakaś taka metamorfoza was, jakieś takie, taka dojrzałość was duchowa, i właściwie mówiliście już tylko o tym przygotowaniu się do ślubu od takiej strony duchowej. No właśnie, dlaczego ten okres narzeczeństwa tak was zmienił? Nie, to prosta sprawa. Sprawa polega na tym, że właśnie ten okres narzeczeństwa to był taki intensywny czas poszukiwania Pana Boga. No, Pan Bóg, jeżeli ktoś go szuka, no to daje się znaleźć. W moim przypadku było to bardzo gorące, intensywne uczucie powiązane z takim bardzo mocnym nawróceniem. Gościłeś w ostatnim odcinku Ojca Błażeja, który organizuje uwielbienia. Ja właśnie na jednym z takich uwielbień doznałem takiego totalnego nawrócenia i napełnienia taką radochą, że od tego czasu już wszystkie są moje. Poza tym dla nas od samego początku to, że chcemy zawrzeć związek małżeński, to nie było tylko chcemy mieć ładny ślub, ja chcę mieć białą sukienkę, Sebastian chce wyglądać mega przystojnie. Tak, tylko to było coś takiego głębokiego, takiego, że rzeczywiście chcemy zaprosić Pana Boga w nasze życie i braliśmy na serio tą przysięgę małżeńską, to, co sobie obiecujemy, i liczyliśmy na to, że jeżeli tego Pana Boga zaprosimy rzeczywiście do naszego życia, no to On nam będzie pomagał w każdej sytuacji. Mhm. Także to... A modliliście się wspólnie, bo teraz wiem, że się modlicie już jako małżeństwo, a przed ślubem modliliście się, mówiliście, kiedy zaczęliście w ogóle rozmawiać o wierze ze sobą, bo przed ślubem chodziliście ze sobą ile? 5 lat? Tak? 5 lat. 5 lat. I zaręczyliście się po 4. roku bycia razem. I modliliście się już wtedy ze sobą wspólnie, czy to dopiero otworzyliście się tak na Pana Boga, na taką właśnie, bo to jest coś intymnego, modlitwa, nie? Mi bardzo ciężko czasami modlić się na głos i ja wolę tak, no sama, jak już cały dom śpi, ja wtedy najbardziej się modlę. Najbardziej się otwieram na Ducha Świętego, najbardziej się otwieram na tą taką właśnie fajną rozmowę z Panem Bogiem. To jest mój czas. A jak wy to robicie? Może po kolei. Jeżeli chodzi o rozmowę o wierze, to one się już zaczęły w zasadzie na samym początku naszego związku, z tego względu, że i Asia i ja pochodzimy z rodzin, w których mówiło się o Panu Bogu już od zawsze, aczkolwiek no, wszystko głównie opierało się na tej niedzielnej mszy świętej, na tym chodzeniu do kościoła, także gdzieś ten wątek wiary od razu gdzieś się pojawił w naszych rozmowach, wymieniliśmy się doświadczeniami tego, kto jak Pana Boga odczuwa i jak to jest w naszych domach. Aczkolwiek to było takie płytkie rozmawianie, nie? Nie tak. Było w tym jeszcze takiej głębi, jak jest teraz. No, w wspólnej modlitwie nie mogło być mowy. Wtedy w ogóle ze wspólną modlitwą przygoda zaczęła się już po ślubie. I pamiętam, że pierwsze kilka razy to była po prostu masakra. Totalny dyskomfort, bo ja też jak się modliłem, to modliłem się sam i to było najfajniejsze. Nikt nie przeszkadzał, nikt nie przerywał. A tutaj trzeba było razem i to jeszcze ktoś cię słucha bezpośrednio w modlitwie, zwłaszcza na głos. Czy nie jest wtedy tak, przepraszam ci przerwę, ale to nie jest wtedy tak, że jak się modlisz na głos, to zaczynasz się modlić głową, a nie sercem? Bo trochę tak na początku było, że zastanawiałam się... Jak ułożyć żeby to ładnie wybrzmiało, prawda? Tak. Co pomyśli Sebastian, jak będę o tym mówić, czy że za coś przepraszam, to co on sobie pomyśli. Także to początkowo było bardzo trudne. Ale to już mówicie o tym okresie właśnie po ślubie. Tak. Także wcześniej jakby nie... No oprócz tej niedzielnej mszy nie było takiej okazji, czy nie dążyliśmy do tego, mimo że spotykaliśmy się także w niedzielę.
to nie dążyliśmy do tego, żeby się pomodlić przy posiłku, czy żeby się pomodlić gdzieś tam na wieczór. Nie, nie było o tym mowy. Zbliżyło was to? Właśnie to, bo tak mówi się, no małżeństwo, ze swoim małżonkiem nie powinno się mieć tajemnic. Chociażby wieczorna modlitwa, kiedy razem stajemy, czy klękamy przed Panem Bogiem i mówimy, co się udało w ten dzień, co się nie udało, co prosimy. Dziękuję. Poświęcamy też siebie nawzajem Panu Bogu, modlimy się za siebie wstawienniczo. Także teraz jest to jakby już naturalne. Strasznie naturalne jest, jak się nie modlimy razem. Aha. Do modlitwy też się uciekamy właśnie, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy jakiś gorszy czas, zaczynamy się kłócić, coś jest między nami nie tak, to wtedy najbardziej pomaga. Dokładnie. Czym zaskakuje was Pan Bóg w małżeństwie, czego nie doświadczaliście jeszcze przed ślubem? Czy jest coś takiego? Ja byłem zachwycony tym, jak odkryłem, że Pan interesuje się kompletnie każdą pierdołą w życiu. Włącznie z finansami, gdzie zawsze pieniądze się traktuje jako coś, co jest moje i Pan Bóg jakby nie ma z tym nic wspólnego. A my akurat mieliśmy to szczęście, że w ciągu roku małżeństwa większość czasu jedno z nas było bez pracy i to na zmianę, raz Asia, raz ja. I wtedy bardzo gorąco się modliliśmy o to, żeby Pan Bóg uchronił nas od długów. Tak. Od tego, żeby pieniądze nas poróżniły i żeby to małżeństwo się nie zniszczyło, tak, nie rozpadło. Bo niestety tak jest, że faktycznie kiedy tych pieniędzy brakuje, to często słyszałam, że w małżeństwie zaczyna się psuć. No, Asia, ty straciłaś pracę miesiąc przed ślubem. Możecie o tym powiedzieć? Rozmawiałaś o tym w pracy? Rozmawiałam, aczkolwiek totalnie moi współpracownicy gdzieś tam nie czuli tego klimatu, nie wierzyli w Boga, także było to ciężkie. No i zostałam zwolniona jakoś miesiąc przed ślubem z tej pracy. Pamiętam. I wtedy było to dla mnie duży cios. Był to duży cios, bo wiadomo, trzeba gdzieś tam na ten ślub odłożyć sobie jakichś tam pieniążków, no i myślałam, że nie dam rady. Aczkolwiek dopiero teraz z perspektywy czasu widzę, że to był też Boży plan dla nas, ponieważ w tym okresie, kiedy już nie miałam tej pracy, mogłam dopilnować wszystkiego, jeśli chodzi o organizację właśnie ślubu, później remont naszego mieszkania. Uczelnie, chcesz po pracę podyplomową. Tak, dokończyłam studia podyplomowe, także no, w tych kwestiach jakby też domowych mogłam odciążyć Sebastiana, który wtedy cały czas pracował. Z perspektywy czasu widzisz, że jednak ten miesiąc takiego, że to z jednej strony utrata pracy to jest coś przykrego, zwłaszcza, że się tego nie spodziewałaś, ale z perspektywy tyle czasu wiesz, że to nie było przypadek, że to miało tak być. Dokładnie, tak. I najlepsze jest to i to, co świadczy o tym, że rzeczywiście to był pomysł Pana Boga, to, że w dzień, kiedy skończył się nasz remont, kiedy wszystko zostało zamknięte, mogliśmy spokojnie odpocząć, zadzwonili do mnie rekruterzy z pracy i zaprosili mnie na rozmowę kwalifikacyjną i co więcej, to była praca, w której teraz pracuję. Czyli no, widać, że Pan nad tym wszystkim czuwał. To była też ta praca, do której Ty się chciałaś dostać, a tak. Nie wierzyłaś, że to... I jeszcze powiedziałaś, że fajnie, jakbyś w środę mogła mieć rozmowę kwalifikacyjną. Bo wtedy mogłabyś się przygotować. I faktycznie zadzwonili i powiedzieli, że... Tak, to było takie też moje wyzwanie do Pana Boga. Panie Boże, jeśli Ty naprawdę odpowiadasz na moje prośby, to proszę Cię, odpowiedz w konkretny dzień, w konkretny sposób. I Pan Bóg, mimo że to nie było w porządku z mojej strony, że go wystawiłam na próbę, no to On jak najbardziej odpowiedział. Ja chciałem jeszcze dorzucić jeden wątek a propos właśnie dbania przez Pana Boga o budżet rodzinny, że mieliśmy taką fajną sytuację, gdzie mimo tego, że na koniec miesiąca już w sumie nie było z czego oszczędzać, chcieliśmy zrobić coś dobrego i pomóc pewnej osobie i zrezygnowaliśmy z jakiejś swojej przyjemności, oddając tym samym, no to była drobna kwota. Ale zrobiliśmy coś fajnego, coś dobrego i chyba z sercem, bo byłem bardzo zaskoczony, kiedy w przyszłym miesiącu odkryłem, że nasz przychód był dokładnie 10 razy większy niż ta kwota, którą podarowaliśmy. Naprawdę? Tak. Tego nie słyszałam. 10-krotnie zwrot. Zwłaszcza, że wtedy to był ten moment, w którym już tam zaczynaliśmy się interesować dziesięciną i tematami dziesięciny. No ja tam nie siedzę jeszcze i w sumie to zastanawiałam się, czasami słyszę taką odpowiedź, jak chcesz komuś pomóc, daj mu wędkę, a nie rybę, nie? I czasami się zastanawiam, czy to finansowe takie wspieranie, czy to jest do końca dobre. To wszystko zależy, jaki jest cel, komu pomagasz, nie? Bo czasami dając pieniądze
dziecku, które dzięki temu będzie się uczyło, no to dajesz mu wędkę. No tak. Albo osobie, która powiedzmy jest chora i potrzebuje tych pieniędzy na teraz, no to, to taki przypływ no jest ważny, nie? Gotówki jednorazowe. Czyli Pan Bóg pomaga także finansowo. Jak? Tak. Mega. No dobra, to idziemy dalej. To może trochę teraz o samym małżeństwie już. Okej. No dobra, takie pytanie dosyć popularne, ale zadam je Wam. Czy istnieje recepta na szczęśliwe małżeństwo? Ja wiem, że Wy jesteście ponad rok małżeństwem, jest dosyć świeżym jeszcze tak naprawdę. No ale czy... Jak uważacie, jest coś takiego jak recepta na szczęśliwe małżeństwo? Ciężkie pytanie. Nie, ja bym powiedział, że znaczy istnieje i tak, i nie. Dlatego, że każdy człowiek jest inny, więc no każdy związek, każde małżeństwo będzie od siebie inne. Tak. I nie ma czegoś takiego jak uniwersalny zestaw zachowań, cech, które będą dobre dla każdego małżeństwa i w którym każde małżeństwo się odnajdzie. Natomiast jest jedna uniwersalna droga i jeden uniwersalny sposób, żeby dojść do tego zestawu cech. I jest to budowanie małżeństwa na Panu Bogu. My mieliśmy to szczęście, że wybraliśmy sobie na Ewangelię w trakcie ślubu Ewangelię o budowaniu na skalę i dom na skalę i dom na piasku. Tego się trzymamy, wybieramy Pana Boga, staramy się jak najczęściej Mu oddawać wprowadzenie nasze małżeństwo. No i On nas tak prowadzi, że jesteśmy szczęśliwi. No i do tego tak po ludzku dochodzi to, żeby zawsze znaleźć dla siebie czas w tygodniu, gdzieś tam nawet jak jesteśmy zabiegani, żeby po prostu chociażby tą niedzielę razem spędzić, poczytać wtedy Pismo, tak totalnie oddać się sobie i Panu Bogu. Ale też jakby nie mówcie, bo macie też dużo takich sportowych wspólnych pasji, więc to też nas łączy, nie? Że macie obydwoje trochę hopla. No bo ja to tam ćwiczę tylko rano, jak biegam na autobus, nie? A wy tam squasha i w ogóle, więc to też jest fajne, macie wspólne pasje. A jednocześnie każdy z Was, no Asia ty jeździć konno, Sebastian nie, no ale on sobie na przykład rekompensuje ten czas i jeździ na squasha z kumplem. Więc to jest fajne, że macie i trochę swojej przestrzeni, ale też macie dużo fajnych wspólnych rzeczy, które z Was łączą. To chyba też jest taki, ten wspólny mianownik jest ważny, bo to też jest, to jest sala, nie? No to jest ważne, żeby w małżeństwie nie ograniczać tej drugiej osobie, tylko pozwolić się jej rozwijać i jakby motywować tą osobę do tego rozwoju. To jest też według mnie jedna z takich zasad gdzieś tam dążenia do szczęśliwego małżeństwa. A zdarzały Wam się jakieś kłótnie już? Tak. Ale co są takie ciche dni i... Nie, takiego. Bo to jest najgorsze chyba, co? Odwlekanie na później rozmowy, bo to tylko narasta taki mur. W relacji zawsze dążymy do jakiejś zgody i najważniejsze, co jest dla mnie istotne, no to to, żeby wieczorem przed snem się pogodzić, żeby nie iść spać z taką atmosferą właśnie kłótni, tylko żeby właśnie pomodlić się, chociaż w tej modlitwie czasami wieczorem towarzyszą łzy z tych emocji, z tego wszystkiego, aczkolwiek to jest takie oczyszczające właśnie. Przepraszamy się i jest okej, okay, nie? No i często ratunkiem na to wszystko jest modlitwa. Pamiętam. I w którymś momencie było dużo trzaskania i krzyku i takich złych emocji. I w którymś momencie... Już jako małżeństwo? Tak, już jako małżeństwo. To było gdzieś na początku. I pamiętam, że ja już byłem taki bezsilny, w sumie nie wiedziałem co zrobić, jak zareagować, że schowałem się w jednym pokoju, uklęknąłem i zacząłem się modlić. To wszystko Asia gdzieś przebiegając przez ten pokój zwróciła uwagę na to właśnie, że się modlę. Zawinęła się do łazienki, po czym po 2 minutach wróciła, żeby do mnie dołączyć i po modlitwie już było wszystko okej. To jest niesamowite, nie? Jak modlitwa potrafi przemienić nasze serca. To prawda. No już trochę powiedziałam, mówiliśmy trochę o czasie waszym, że macie wspólne też pasje, tego ten, ale wydaje mi się, no, że po ślubie czasem nawet ciężko znaleźć ten czas dla tego współmałżonka, co? Wolny. Jest mnóstwo obowiązków. No gdybyśmy mieli... Chyba tak. Gdybyśmy mieli małżeństwa, to myślę, żebyśmy mieli jeszcze mniej czasu dla siebie. Byśmy się chyba w ogóle nie widywali, bo no teraz angażujemy się w wiele różnych rzeczy razem i... Częściowo razem, częściowo tak. Epifanie. Częściowo razem, częściowo oddzielnie. Także są takie dni gdzieś tam, gdzie mamy czas tylko dla siebie. Wieczorem kładziemy się spać wykończeni po całym dniu i dostajemy rano i to jest jakby koniec.
ale też ważne jest, żeby po takim, nie wiem, tygodniu takiego intensywnego działania gdzieś tam znaleźć właśnie dla siebie czas, nie? Także no. Nie mam nic do dodania. Okej, słuchajcie. Usłyszałam już parę razy w rozmowach z różnymi ludźmi w moim wieku, trochę starszych. Gdzieś tam sama wyczytałam, że ludzie tu coraz no, tak popularne się robi to takie życie na końcu łapę, nie? Co tak po kolei, to ja mam zupełnie odwrotnie, jak ty opowiadałaś o tym staraniu się przed nami. Ja tak nie uważam, ja tylko jakby przedstawiam jakąś taką... Ja bardziej zawsze na to patrzyłem w ten sposób, że przysięga małżeńska do czegoś zobowiązuje. Mhm. I właśnie jeżeli nie jesteś związana przysięgą aż do śmierci, tak. No to łatwiej jest tobie zrezygnować z tej drugiej osoby. Mhm. To się dzieje złego, nie tak, jak powinno być. Dajmy na to taki przykład takiego wprowadzania się. My nie mieszkaliśmy ze sobą przed ślubem i właśnie ten moment, kiedy zamieszkaliśmy razem, był trudny. Musieliśmy się dotrzeć, poznać, mimo że znaliśmy się przed ślubem te długie lata. To codzienność jednak pokazywała jakieś takie różnice, nie? W funkcjonowaniu. Tak, przyzwyczajenie jakieś swoje. Asia to zrany ptaszek, Sebastian lubi spać. To wiem, na przykład. Też się poznał. Kto robi śniadania? W tygodniu Asia. W niedzielę i sobotę. Tak. Uzupełniacie się. No i jakby ta siła tej przysięgi, tego, że nie można już zrezygnować z tego małżeństwa, dawało takiego właśnie dodatkowego kopa. Aha. I taką dodatkową motywację, żeby się starać. Mhm. Wszystko oczywiście modlitwą i mocą tego sakramentu Pan Bóg jeszcze dodatkowo naprawiał, no bo jakby to naprawiał i dbał o nas, więc bardziej w tą stronę bym patrzył. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście codziennie trzeba się starać. Czasami wystarczy po prostu rano uśmiech albo ładnie udekorowane śniadanie niż takie wrzucone na talerz. Mm-hmm. I to już sprawia, że mąż jest zadowolony, albo żona wraca ze sklepu z paczką chrupek dla męża. I on jest zadowolony cały weekend, więc... To są takie drobne gesty, ale też nie brakuje jakichś takich większych akcji. Jak Sebastian na przykład mi organizuje randki, czy w domu, czy gdzieś tam wychodzimy, zaskakuje mnie. Także no, według mnie istotne jest, żeby cały czas o siebie zabiegać i tak problem za taką świeżość. Tak, codzienność. W moim odczuciu jakby miłość równa się kreatywność. Jak człowiek jest zakochany, to nagle myśli bardziej tak abstrakcyjnie, bardziej ja tak mam przynajmniej, nie? I pamiętam was jeszcze przed ślubem, jak żeście sobie wymyślali jakieś tam z okazji urodzin, to nie był jakiś tam prezent, tylko nie wiem, mapa zrobiłaś, Asia, to ty robiłaś mapę i pole się, żeście robili sobie tor przeszkód tam ze znajomymi i były tam stacje, podchody. Asia wróciła kiedyś do domu tutaj po pracy, a Sebastian zrobił ształkę, róże, tak, kwiaty, które prowadziły do twojego pokoju, Asia. I było open the door, czy tam the window, otworzyłaś okno, a Sebastian tam serenada leciała i gitarka. To jest super. Bo zawsze doświadczenie, ja nie umiem grać na gitarze, ani śpiewać. Ale pomyślcie, nie? To jest fajne. To jest fajne, że nawet na to wspomnienie, no wiecie, uśmiechacie, patrzycie na siebie już taką miłością i to jest super. Bo to są rzeczy, które właśnie, bo nawet nie trzeba jakichś wielkich, kosztownych tych prezentów, nie? A taka kreatywność, to jest to, co powoduje chyba, że jedno do drugiego ciągnie, jakby, bo to wymaga wysiłku, pomyślenia, nieprzespanej nocy, jak to pokombinować. Rezygnować z siebie dla tej drugiej osoby, to jest jakby sedno małżeństwa, nie? Ta codzienność, żeby potrafić ze sobą być każdego dnia i nie znudzić się tym właśnie szarym dniem, a to, co jest poza tym, czyli to, o czym ty mówisz, o tej kreatywności, no to powoduje, że rzeczywiście to życie jest no, piękniejsze, nie? Ubarwione. Mm-hmm. Także to są fajne rzeczy. Tak. To wisienka. Bo jeżeli nie ma podstawy zbudowanej tego małżeństwa, no to nie naprawi, nie załata pewnych rzeczy. Mm-hmm. Jak wygląda wasze... Czy zmieniła się wasza wizja małżeństwa jakby z tym zetknięciem się z rzeczywistością? Czy inaczej myśleliście o tym życiu takim wspólnym? No bo na pewno tak było, że już jako narzeczeństwo, czy nawet wcześniej, wyobrażali się rzeczy, jak to będzie, jak będziecie rodzicami, jak będziecie razem mieszkać, czy to się jakby te wasze wyobrażenia o tym
mocno się z konfrontacji z tym, co jest dzisiaj, mocno to się wszystko pozmieniało, czy jest tak faktycznie, jak sobie to wyobrażaliście? Myślę, że w pewnych planach, tak? Na przyszłość, jakichś tam pomałżeńskich. No ja miałam pewną wizję takiego, tego, co będziemy później robić. Przed ślubem myślałam, że to będzie tak, że po prostu wyjedziemy sobie gdzieś tam na rok za pracą, za granicę. Natomiast po małżeństwie troszkę się to zmieniło, w zasadzie radykalnie się zmieniło, bo zrozumiałam, że marzenie, które Pan Bóg jakby zapisał w moim sercu o wyjeździe, nie powinno iść dokładnie w tą stronę poszukiwania pracy, tylko zrozumiałam, że to jest potrzeba jakiejś misji, ogłoszenia i wyjazdu, żeby służyć innym. Natomiast teraz jeszcze się okazało, że Pan Bóg ma jeszcze inny dla nas plan. Żaden z nas na razie nigdzie nie wyjeżdża i czekamy rozwiązania, co ten Pan Bóg chce nam tak naprawdę powiedzieć teraz. Także no, ważne jest, żeby się wsłuchiwać w Jego głos i w to, co On dla nas ma, a nie to, jaki my mamy plan na nasze życie. Ja to się obawiałem w ogóle, że w małżeństwie to będzie wielki chaos, bo my jesteśmy tak różni od siebie i mieliśmy tak różne poglądy na życie i na świat i na małżeństwo, że nawet troszeczkę się tego obawiałem. Tak. Natomiast po ślubie Pan Bóg wszystko tak uporządkował, że... Że się uzupełni. Tak. Każdemu życzy takiego szczęścia, takiej radości na co dzień. No. A Macie ma tyle w brzuchu? Jeszcze czasami? Jak czasami wracam z pracy i wiem, że Sebastian coś dla mnie przygotował, to tak. Albo jak... Ja jestem mężczyzną, nie odbyłam takiej pomocy. A czy można przygotować się na małżeństwo? Powiedziałbym, że nawet trzeba. I tutaj na ratunek przychodzą nauki przedmałżeńskie. No właśnie, ale one są owiane taką złą sławą raczej. Nauki przedmałżeńskie. Bo to się tak kojarzy w większości miejsc. Może tak być. Nie wiem, jakie mają inni ludzie doświadczenia, my natomiast przygotowując się do małżeństwa, ten rok narzeczeństwa poświęciliśmy na to, żeby wyszukać nauki, które mają dobrą sławę i faktycznie wyszliśmy po nich mądrzejsi. Tam było dużo takich praktycznych przykładów. Warto się dowiedzieć, jak funkcjonuje kobieta i mężczyzna, może wszyscy myślą, że wiedzą, bo może nie mieć czasu, ale kiedy wyszedł tam pan, który opowiadał o tym, jak się kłócić i jak reaguje mężczyzna na pewne sytuacje, jak kobieta, to potem już zupełnie inaczej się podchodzi do takich sytuacji. Co więcej, warto też podpatrywać no, te małżeństwa, które już mają jakieś dłuższe staże. Nie bez powodu wytrzymali tyle lat. Muszą mieć jakiś sposób. No i trzecią taką rzeczą, to warto się poznać. To też nam doradził ksiądz w trakcie spisywania protokołu przedmałżeńskiego, aby poznać drugą rodzinę, jakieś zachowania w rodzinie i to, czego się można potem spodziewać, co ta druga osoba wyniesie właśnie z domu. Tak. No i też porozmawiać o jakichś ważnych kwestiach, o tym, jak widzimy to wszystko w nasze życie w przyszłości. Wypytać się o pewne rzeczy. A jak to jest z tą hierarchią? Kto jest głową, a kto szyją, którą to głową obraca? Jak to u Was jest? Kto jest kim? To ja mogę powiedzieć, bo u mnie to była lekka zmiana myślenia. Kiedyś się buntowałam przeciwko temu fragmentowi Pisma Świętego, gdzie właśnie kobieta powinna słuchać męża, być posłuszna. No a ten mężczyzna to jest ten, który rządzi. Ja nie jestem taką cichą myszką, także nie było to zgodne ze mną. Ale teraz zrozumiałam o co w tym wszystkim chodzi. I uważam, że to żona powinna być tą szyją, a mąż głową. Każdy z nas jest stworzony z jakimiś predyspozycjami. Kobieta ma predyspozycje do pewnych zachowań i wykonywania pewnych czynności, tak samo i mężczyzna. Na przykład ja bym nie chciała być która nie wiem, musi wiercić w ścianach i robić jakieś takie typowo męskie rzeczy, bo potem wiem, że byłabym sfrustrowana, że mam w domu ciapę, a nie męża, nie? Także kobieta nie powinna mężczyźni odbierać tych funkcji. Jeżeli mu jakby zostawi tą pewną swobodę i pole do działania, to będzie szczęśliwa, że jej mąż rzeczywiście no i spełnia te funkcje, nie? Wszystkie, które powinien spełniać i w chwili, kiedy ona tą swoją emocjonalnością się unosi, to ma w nim oparcie, a nie, że nagle oboje panikują, że nie wiedzą, co zrobić.
to też wchodzi podejmowanie decyzji. To też jest coś takiego, co faceta może umocnić, jeżeli może podejmować decyzje jedną za drugą, no to jest coraz pewniejszy w tych decyzjach wszystkich. Później, no i co warto jeszcze dodać, to w tej szyi nie chodzi o to, że kobieta steruje tym związkiem jakimiś sprytnymi sposobami. Nie manipuluje, tylko... Właśnie, tylko wskazuje jakieś dodatkowe kierunki i zwraca uwagę na jakieś szczegóły, które mężczyźni mogą umknąć. I wtedy właśnie jak facet to dostrzeże i przeanalizuje po swojemu, no bo tak został obdarzony tak. przez Pana Boga takim bardziej logicznym, spokojnym, chłodnym spojrzeniem na wszystko, no to wyciąga w sumie całe małżeństwo, tak można powiedzieć, że wyciąga najlepszy wniosek, podejmuje najlepszą decyzję, idzie najlepszą drogą. No właśnie, tak mówić o tym posłuszeństwie. Są dwa słowa, na które ludzie reagują no różnie, bo mają dla wielu ma to takie negatywne zabarwienie. Właśnie to posłuszeństwo, o którym mówiliśmy, wobec męża i mąż wobec żony. Chociaż bardziej to w Piśmie Świętym mówi się, że to żona będzie ma być posłuszna mężowi, okej. Okay. Mąż ma kochać żonę. Okej. Okay. Ale jeszcze drugie słowo, które ja bardzo lubię i bardzo lubię o tym mówić, a ludzie... No tak różnie reagują. Służenie, służyć, służba. Ja mówię tak, że chcę służyć w miłości i z miłości tej drugiej osobie. Nie? I to służenie to jest dla mnie przepiękne słowo. Bo to nie chodzi o to, że my siebie stawiamy jako tam jakieś służące, czy ten, ale ta służba to jest takie właśnie taka wzajemna troska, pomoc, ta pielęgnacja, to mi się to z tym kojarzy. I jak to właśnie, jak wy na to patrzycie? Mówicie tak, że chcemy Tobie służyć? To jest naturalna droga, skoro... Nie, no wiemy, bo to się objawia w czynach, wiesz? To jest tak, jak, to jest dla mnie logiczne, skoro Pan Jezus zszedł na ziemię po to, żeby służyć, uniżył siebie właśnie. I stał się najmniejszym ze wszystkich, no to jak my nie mamy robić tak samo, nie? Że no, nie powiem, żeby to było łatwe w takiej codzienności, kiedy są naczynia do umycia i kto to teraz umyje, albo obiad do zrobienia, jest 100 tysięcy innych ciekawszych rzeczy do zrobienia. Aczkolwiek warto właśnie wtedy z tej miłości to poświęcić i właśnie zrobić to z miłości, a nie z obowiązku. No i nie mylić służby z tym, że facet siedzi na fotelu i podaje mi piwo kobieta, ona biegnie, nie? No właśnie, bo to nie o to chodzi, nie o takie służenie, nie? To nie wyklucza tego, że jeżeli żona będzie chciała z miłości podskoczyć do lodówki, mężowi to się nie ucieszy. No pewnie. Ale to jest relacja wzajemna, nie? Okej. Okay. Jak karmić to małżeństwo? Jak je karmić, żeby ciągle się rozrastało, żeby ciągle się rozwijało, żeby się rozwijało prawidłowo? Jak to robić? No myślę, że tym pokarmem głównym jest Eucharystia. Dzięki niej mamy ten spokój taki wewnętrzny i siłę do tej walki z codziennością, do walki z codziennymi obowiązkami, z tym wszystkim, co mamy na głowie. No do tego oczywiście miłość drugiego człowieka, nie? To jest to, to są te główne składniki. Mhm. A z tego potem już wynika zainteresowanie drugą osobą, chęć jej służenia, tak jak mówisz, czy sprawianie jakichś tam drobnych przyjemności, choćby uśmiechem czy poranną kawą. Okej. Okay. Na koniec, może jakie macie rady dla przyszłych małżonków, dla przyszłych małżeństw? Jaką macie radę? Wykorzystać czas na życzeństwa, na to, żeby się przygotować do małżeństwa. Chociażby dobrym wybraniem odpowiednich nauk przedmałżeńskich, podpytaniem starszych znajomych czy rodziców, bo to często rodzice też już mają długi staż małżeński wtedy. Coś jeszcze? Rozmawiać ze sobą. Tak. To jest ten główny budulec, nie? Tak. No i kochać. To miłość jest budulcem. Tak. A na koniec to wszystko oddać Panu Bogu pod władanie i kierowanie i wtedy już będzie najlepiej. Mhm. Nic dodać, nic ująć, no to co? Kończymy powoli. Dziękuję Wam za to, żeście się podzielili Waszą historią, takim też trochę świadectwem Waszym, tego jak Pan Bóg w Waszym życiu działa i wspólnie i u każdego z Was indywidualnie. Dzięki. Dzięki. To mam taki zwyczaj, chciałabym, żeby to zostało, żeby każdego gościa, każdych gości, których zapraszam,
żeby się wspólnie pomodlić, no bo nie zapominajmy o naszym głównym bohaterze naszych spotkań, o Panu Jezusie i oddajmy Mu cały ten dzień, ten nasz odcinek, podziękujmy Mu, po prostu pomódlmy się, co? Okej. Dobra. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że troszczysz się o każde małżeństwo na tym świecie, że interesujesz się każdą pierdołą, w tym finansami każdego małżeństwa, miłością, uśmiechem. Prosimy Cię, abyś błogosławił wszystkim, którzy przygotowują się do tego sakramentu i tym, którzy już podjęli tą decyzję i trwają w tym związku sakramentalnym. Tobie niech będzie wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.